Baśnie braci Grimm. Nigdy nie napotkała flądry ani kruka, ani nie oczarował jej żaden muzykant, ani też nie zgubiła się w ogromnym lesie. Czysto drwal na ratunek nie mógł jej pospieszyć, zaś jej młodsza siostrzyczka nie została sroką. Żaden książę nie ciągnął jej za warkoczyki, żaden tyran nie kazał jej przejść na wrzecianie, aż po krwawienie palców. Miała życzeń wiele, ale ich nie spełniła żadna złota rybka. Nie miała także 7 ukochanych braci i nikt jej nie obudził ze snu pocałunkiem, nie tańczyła, aż zdarła do cna obcasiki. Rodzice nie zrobili jej trumny, choć chciała umrzeć, nie jak księżniczka na marach ze szkła, ale jak ta służąca wrzucona do studni. Lecz żyła dalej, w cierniem ścielonych komnatach i dzień w dzień przetrząsała zarośla inkausty. A kiedy wielkoludy zwąchały jej krew, pryskała nie do domku o ścianach z piernika, wysadzanych drażami strujących owoców, ale do fortec czarnych, naostrzonych słów. A czarny kończyli jeden wiek. Dziękujemy bardzo. Kiedy następna imprezka taka.